Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Speedrena 6.0, gdzie gram na 10 minut, komentuję ruchy, analizuję również ciekawsze partie. Zapraszam serdecznie E4. Przypominam, że zaczynałem z rankingu 1000, no i mamy obronę sycylijską, zobaczymy, jaki wariant wybierze przeciwnik. D6, czyli wariant Najdorfa, ok, no to grajmy klasycznie, zobaczymy, jak tu się to wszystko porozwija. To znaczy tak, można też y, zbić fajnie Hetmanem na D4. W sumie to jest ciekawe posunięcie na szybszy szybki rozwój, o, tak bym powiedział. No ale zagrajmy klasycznie tym razem. A, skoczek C6 to chyba takiego ruchu w teorii nie ma, aczkolwiek on nie jest jakiś fatalny absolutnie. Wyprowadźmy sobie kolejnego skoczka w sposób naturalny hetmanem bronimy. No i oczywiście jakiś tam goniec E3 standardowo trzeba będzie zagrać. Przeciwnik gra przez G6, ok, czyli jakieś takie smocze, warianty będą nam powstawać. Goniec E3, żeby tutaj swobodnie tego skoczka obronić, i myślę, że zagramy goniec C4 dosyć agresywnie. Tutaj goniec na C4 stoi dobrze. Możemy w następnych posunięciach, na przykład grać goniec B3, chociaż teraz już nie, bo grozi takie posunięcie. Dobra, gramy F3, żeby nie było skoczka na G4. Tu się broni, brakuje mi jeszcze Hetmana na D2, Gońca na B3. Dobra, jest zrobiona roszada, Hetman D2. Chodzi tutaj o to, żeby zrobić długą roszadę, ale też atakować przeciwnika. Wiele takich ciekawych partii było pomiędzy Fischerem. Właśnie Goniec B3 to jest też takie standardowe Fischerowskie zagranie. Znaczy się dobry to jest ruch. fisher kiedyś tak właśnie grywał w tych schematach. No i tutaj myślę, że... co? Na słowo Fischer przeciwnik się poddaje. A słuchajcie, podstawił skoczkę. Ja nawet tego nie zauważyłem w tym momencie. Znaczy, dostrzegłbym zapewne, ale B5 faktycznie podstawka skoczka. No dobra, trudno. Lecimy dalej. Takie prezenty też się zdarzają. Mamy ruch E4. No dobra, to może my teraz zagramy posunięcie C5. I zobaczymy, jak zareaguje przeciwnik. Szykuje się Gambit Mora. No oczywiście tego pionka wezmę. Nie ma tutaj się co szczypać. No i tutaj przede wszystkim ruch. C3 skoczek na F3, chyba to nie jest najlepsze posunięcie. Zagram E5. Zostawię na przeciwnika pułapkę, bo jeżeli zbiję pionka, to jest Hetman A5 i zdobywam. Zobaczcie, jakie to czasem jest proste. Szach i zdobywam skoczkę. No to czyli tu się przeciwnik połasił. Połasił się o pionka centralnego, a wystarczyło wybić tutaj. No, skoro zagrał D4, można było zagrać w kolejności skoczek F3 D4. No, no cóż, biorę pionka. Eee, sorry, biorę figurkę. Goniec D2 za takiem. No to wiadomo, Hetman zbija. No i Hetman może tu trochę potańczyć. Goniec na C4. Zobaczcie, kolejny pionek jest do wzięcia. No proste rzeczy. Zawodnik z 1300. No takie rzeczy, według mojej oceny, powinien zauważyć, No, biorę pionka, e, dlatego że mogę to zrobić z szachem. Goniec zagrywa. Tutaj mogę wziąć kolejnego, tyle, że tutaj będzie zagranie gońcem, więc tego nie chcę czynić. Wprawdzie on będzie mógł zrobić Roszadę. No dobra. Chwila. Teraz tak. Zagramy tu, on tu. Ja wrócę. Dobra, to tak chyba zrobimy. Kolejny pionek do wzięcia w sumie. Nie chcę mu pozwolić na Roszadę. No goniec na F3 faktycznie tu się trochę rozwinie. Zobaczcie, znowu, znowu, znowu. Znowu szybka partia. No dobra, gramy dalej i posunięcie E4. C6, tym razem obrona Karokan, D4. No i słuchajcie, tak, zrobimy sobie tutaj inny wariant, bo zwykle lubię tego pionka tutaj przepychać. Zbijmy sobie na D5, tak po prostu, i zagram sobie atak panowas, czyli posunięcie C4. Będzie to ruch na pewno bardzo rozwojowy. Też polecam. Oczywiście, jak ktoś lubi bardzo grać otwarte pozycje, to jak najbardziej ten ruch jest ok. Atakujemy centrum. Zobaczcie, że to nie jest Gambit Hetmański, dlatego że tutaj zobaczcie, jest atak, więc Skoczek od razu idzie i mocno atakuje D5. Nie jest to Gambit Hetmański, bo nie ma pionka E i nie ma pionka C. E, więc atak panowa mamy e, właśnie w obronie Karokan, ale koniec F5 wygląda bardzo dziwnie. Chodzi o to, że tutaj jest mocny nacisk na pionka To znaczy, no tak, bo goniec raczej tu się przydaje do obrony króla To mogą być niebezpieczeństwa, czasami jakie jest zbicie Jest zbicie tutaj, to można tam dać szacha O właśnie, zobaczcie, taki ruch Skoczek niby tutaj broni Mogę spróbować zbić, skoczek zbiję I coś takiego zagrać Albo w ogóle zagrać od razu coś takiego Dlaczego by nie? Poczekamy, aż przeciwnik zbije tutaj. A my będziemy sobie bezpośrednio atakować pionka. No i myślę, że. Ha, po tym ruchu też mogę tam prawdopodobnie. Tutaj trzeba też oczywiście y, dobrze to wszystko policzyć, mieć to przygotowane. Y, ale tak na oko wygląda to chyba dobrze. Jasne, że tam brakuje wyprowadzenia skoczka, czy też gońca. No ale nie da się wszystkiego zrobić naraz, rzecz jasna. Tak też sądziłem, że przeciwnik może tutaj tego hetmana spróbować wymienić. Mogę to sobie w ogóle zostawić, olać. Mogę zbić tutaj pionka i mieć pionka więcej. Nawet po tym ruchu odbiję wieża moja będzie grała. I chyba. Ha, tutaj bicie nie działa. Dobra, to weźmiemy tego pionka w takim razie. Niektórzy powiedzą, dlaczego nie wybiłeś, nie, nie psułeś tutaj struktury. Otóż sam chcę sobie zepsuć strukturę, żeby mieć aktywną wieżę. Poza tym biorę piona. Wow, to mnie przeciwnik bardzo zaskoczył teraz. Dlatego, że tak, tutaj szach może być, zawsze się zasłaniam, biorę na B7 i atakuję wieżę. Mata nie ma przecież. Szach na E5, no goniec E2 i skoczek F3. No tu jest wieża do wzięcia. Zobaczcie, znowu bardzo prosta pułapka. Mało tego, grozi ruch goniec na B4, na przykład taka zasłona i grozi mat. No i chyba nam się to uda. Goniec B5 wygrywa partię. Zobaczcie, goniec B5, skoczek tutaj to mat, a jeżeli goniec się zasłoni, to mamy mata na C8. Atak panowa, atak panowa w obronie Karokan poszło bardzo szybko. Patrzcie, Hetman C8, jaki piękny mat. E, no pewnie zawodnik no, nie dostrzegł. Ok, słuchajcie, bardzo szybkie trzy partie poszły, bardzo szybkie. No i lecimy dalej. E4, no to ruch C5. Tutaj standardowo w tym odcinku już chyba te C5 będzie trzeba próbować grać i tłumaczyć. Zobaczcie, zawodnicy znowu grają D4, czyli tak, powiedzmy agresywnie, gambitowo, bicie hetmanem. Czy takie coś jest? Powiem szczerze, mi się to podoba, no bo ja sobie wyprowadzam skoczka z tempem. Mogę drugiego zaraz sobie z tempem wyprowadzić. Znaczy, może nie z tempem, ale naturalnie. Ruch jakiś tam E5. Tu hetman A4. Kompletnie niegroźny. Skoczek F6. Dwa skoczki są już w grze. Przypuszczam, że przeciwnik będzie chciał tak zagrać, ale to też y, tu się nic nie dzieje złego, więc y, no właśnie. Posunięcie F3. Y, teraz tak można spróbować może D5, może E6. E5? E6 czy E5? E5 będzie mógł tutaj skoczek się zaczepić. Zagrajmy E5. Ja lubię to posunięcie. W sumie walczymy w centrum, mimo że ten pionek tutaj zostaje. Koniec się otwiera. Skoczek będzie miał zahaczonko. Tutaj będzie opcja bicia, ale to trzeba grać, chyba. Trzeba grać rozwojowo. Koniec na C5. I już tu się mogą pojawiać fajne motywy typu Hetman B6 z atakiem na B2 i z atakiem tutaj na F2. Zobaczcie, i chyba to się dzieje. Poza tym. Po tym ruchu hetman może wrócić i bronić. Może to obronić, no ale trzeba próbę chyba podjąć, bo to no na pewno nie jest... Wróć, co ja mówię? Przecież ja jeszcze mam opcję bicia skoczka, więc tym bardziej ten ruch jest świetny. O, zobaczcie, co przeciwnik zrobił. Mogę teraz tak. Mogę dać szacha, król odejdzie i zbić wtedy, ale jak zbiję od razu, to będę miał motyw szacha na F2 w kolejnym ruchu, ewentualnie potem goniec wróci z szachem. Zobaczcie, jest atak, więc mogę sobie zagrać końcem na F2 najpierw z szachem. Żeby przeciwnik my, tutaj wierzą mi tego już nie atakował. Król E2 możliwe, że jest. No to trzeba będzie odejść skoczkiem. Gdzie może odejść skoczek? Na A5. Będę hetmanem musiał pilnować dwóch rzeczy. Ale chyba skoczek na A5 wygląda dobrze solidnie, bo teraz tak. Jak skoczek zagra tutaj lub tu i będzie chciał na C4, no to ja będę miał wybitkę, więc Hetman jest tutaj bezpieczny. Tego skoczka można sobie olać, oczywiście, może go sobie zbić, zepsuć strukturę, to jest nieistotne, mamy figurę więcej. Skoczek sobie idzie tędy, może sobie zagrać tu. Dobra, rozwojowo słuchajcie, rozwojowo D6. Ten goniec sobie zawsze może wrócić. Ja nie muszę też przeciwnika atakować na siłę. To jest też bardzo ważne. Zdobywa materiał. I jeżeli nie ma takiej opcji, to nie atakuje go na siłę. Goniec nie 6 znowu rozwojowo, zobaczcie, tutaj sobie fajnie ustawiamy te figury. E, no jasne, polecam obronę sycylijską grać jak najbardziej. Podstawienie, zobaczcie, podstawienie figurki. No zawodnicy tutaj nie dostrzegają prostych rzeczy. Aż dziwne w ogóle. Na tym poziomie dosyć szybko, dosyć szybko tutaj taktycznie... Przeciwnicy, no, podstawiają, dobra, zagramy tak, z prostą, a, teraz ja podstawiłem, chociaż, tak, podstawiłem, tak, bo można będzie tutaj zbić, no, mówię o tysiąc... sam mam 1300, więc też podstawiam. Słuchajcie, bo sobie pomyślałem, że jak będzie bicie tu, to, to tam sobie mata mogę dać, ale jednak to nie zadziała, tu przeciwnik mi weźmie to, no dobra, trudno, na szczęście można sobie pozwolić na takie podstawki, hetman c5 z atakiem z opcją zbicia tu i groźba mata na d2. jest okej, okay. zresztą widać, ma w dwóch ruchach ewentualnie, klub pójdzie na E2. Hop, hop. Dobrze, lecimy dalej. E4, zobaczymy jaki debiut. Mamy E5. Y a Może zagramy sobie gambit północny, o ile przeciwnik na to pozwoli. To na razie taki centralny, ale dalej C3. Chodzi o to, żeby tutaj przeciwnik odbił. Ach, nie odbił. Dobrze zagrał. Znaczy w yy, takim. też bym tak zagrał czarnymi. Chodzi mi o to, że nie ma co brać za dużo pionów, żeby nie popaść w jakieś tam tarapaty niedorozwojowe figur. Skoczek F3 w sposób naturalny. No tutaj myślę, że D6, bo po takim ruchu zawsze może być taki ruch. E, goniec C5 i teraz mi się wydaje, zobaczcie, mamy początek gry. Wydaje mi się, że mogę spróbować zagrać tak. Goniec musi odejść, to już nieważne gdzie, i potem B5. Chodzi o to, że ten skoczek nie wejdzie do centrum i będzie miał problem, więc zagramy tak e, łopatologicznie, mi się wydaje, ale chyba skutecznie. B4, B5, żeby ten skoczek znalazł gorszą placówkę. No bo jakby miał ruch już D6, to by mógł sobie wejść na E5. A bardzo dobrze zagrał przeciwnik. Tyle teraz tak, tyle, tyle, że teraz, czy ja mogę tutaj, on zagra tu, bicie, bicie, f4, on odejdzie, e5 i on tutaj. Cały czas tu jest bardzo dobrze, tyle, że może zrobimy roszadę jednak. Chodzi o to, że jak przeciwnik zagra skoczkiem, zobaczcie, nie ma ruchu d6, więc nie ma co go może gonić w tym momencie. Jak zagra skoczkiem, to e5, bicie, nieważne czym i wieża e8 i f4 i zdobywamy figurę. Więc on też nie może naturalnie zagrać skoczkiem na F6, co też jest fajne. A po takim ruchu, zobaczcie, nie musiałem go spędzać, i to jest jeszcze przyjemniejsze. Zbitka, zbitka, F4, koniec tu lub tu i E5, jeszcze wyżej. I jest zrobiona Roszada, czyli przynik sam się tutaj wysypał do centrum. Znaczy, no tak, no widzimy, że e, rozwojowo jest e, świetnie. Więc powinno się to skończyć dobrze i powinniśmy kończyć dobrze takie partie. No co? Goniec musi tu tu lub tu, lub, tu musi odejść. Jeszcze w zanadrzu oczywiście trzeba wyprowadzać figury skoczka. Co? Oj, nie wiem, dlaczego przeciwnik oddał figurę tak po prostu nie potrafię tego za bardzo pojąć. Myślę, że goniec F4 w sposób naturalny. No, no to tutaj tu już jest temat chyba. Chyba easy. Nie rozumiem trochę podejścia przeciwnika. Jak jest możliwość nie oddania figury, to jej nie oddajemy. No i kolejna figura do gry. No, jak mamy figurę więcej, to trzeba je wyprowadzić jak najszybciej, aby mieć jednak ten komfort. No i teraz tak. Tutaj się zastanawiałem, żeby tego Hetmana dalej gonić. Dlaczego by nie. Chodzi mi o to, ja też powtarzałem to już wiele razy. Chodzi o to, żeby wyprowadzać figury jak najszybciej. Jak... Szczególnie, jak mamy przewagę, znaczy nie ma twardej reguły tutaj, to trzeba się dostosować do pozycji, ale ma... chodzi o to, że jak mamy przewagę, trochę zapętliłem, to im szybciej wyprowadzimy figury, tym pokażemy tą przewagę na szachownicy. Co z tego, że możemy mieć figurę więcej jak trzy, nasze figury nie zostaną wyprowadzone. No i tutaj prosty ruch, chyba goniec G5 z prostym atakiem, żadnej filozofii większej tutaj nie ma. No to strzałka. Wymiany. Po prostu wymiany. bicie jasne. Tutaj, tutaj. No, wiadomo, takie pozycje już każdy z nas tutaj powinien starać się wykończyć samodzielnie. Najważniejsze jest to, żeby dojść do takiej przewagi. No i proste łupanie pionów. Król zagra tu, czy tu. Trzeba odejść. Skoczek broni pionkę, zajmujemy linię, wchodzimy drugą wieżą i staramy się wymieniać jest świetnie. I druga wieża wchodzi do gry. No to prosta wymiana. Jak przeciwnik zagra wieża k 7? To jak najbardziej prosta wymiana. I tyle. W 6. No, pokuszę się o pionka. Dlaczego by nie? standardowo też można, oczywiście, iść królem do centrum. Dobra. Przeciwnik poddał. Lecimy dalej. Czarne teraz. I D4. No dobra. Słuchajcie. Gambit Hetmański zagrajmy w takim układzie. D5. Zobaczymy, jaki e, wariant wybierze przeciwnik, czy to będzie C4, czy zwykłe wyprowadzanie figur. Jeżeli skoczek C3 na przykład nastąpi, e, no to nie będzie to gambit hetmański. Zwykle może tak być, gonie C4. Uśmiałem się, znaczy uśmiechnąłem się, dlatego że London System, e, no tuż, London System, no nie polecam początkującym graczom, bo z prostego powodu to jest debiut nierozwijający. Tam możemy sobie y, grać normalnie w te szachy, jasne, ale on nie rozwinie. Jak ktoś już jest ukształtowany szachowo, to jak najbardziej, Debiut myślę, że jest ok. No, tutaj skoczek F6 y, i tyle. No Czarne mają bardzo prosty rozwój po wybiciu. Zawsze gram E5 wstępem i odbijam na C5. Hetman B6 w zanadrzu, Hetman B3 może być. No, i teraz właśnie Hetman B6. Kiedyś tak też Kasparo wygrywał w partiach swoich. Widziałem tego typu plan. Tu po Hetman C2 możliwe, że jest taki ciekawy ruch. I potem wybicie tutaj na B2. Bo po Hetman B3, C4. Przeciwnik gra bardzo dobrze. O, teraz nie zbił mi Hetmana. No to nie jest to dobry ruch. Zobaczcie i pułapkę. Goniec na F5. Ciekawy, ciekawy sposób gry w Londonie. chodzi o to, że jak właśnie Hetman wybije gońce nam za Afriko, to my bijemy tam. I zobaczcie, ile temp zyskaliśmy czarnymi. Co? Narzuca się skoczek E4. Gramy. No, gramy skoczek E4. Niech ten Hetman się stąd, niech ten Hetman się plącze i prosty ruch, myślę, że E6, tak, żeby goniec jeszcze miał swobodę gry. Nie widzę tutaj e, żadnej przewagi białych, mało tego. Tak sądziłem, że skoczek wyjdzie, naturalny ruch, a my sobie tutaj wybijamy. Pionka na B2, i London został e, zniszczony totalnie. No, wieża na e, B1, tutaj taktyk chyba żadnych nie ma, po prostu wybije pionka na A2. Oczywiście on może zbić jak najbardziej, e, tyle że to dla mnie nie jest groźne. Sorry, miałem tutaj zbić na C3, ale przeciwnik, słuchajcie, no, zobaczcie co on zrobił. Skoczek C3 i Hetman już jest poplątany. Aj, tutaj jeszcze wisi. No, nie, no, no widzicie sami, że czasami w tym Londynie jeden nieuważny ruch i koniec gry. Szybko idą te partie. Dzisiaj jakoś tak przeciwnicy bardzo podstawiają, ale to już nie nasza wina. Pokazuję Wam, mam nadzieję, że to jest też pouczające, jak to wykorzystywać. E4, E5. No dobra, znowu spróbujemy zagrać gambitowo. D4 i znowu C3. I goniec na C4. Próbujemy tutaj oddać przeciwnikowi wszystkie piony. Dwa pionki mniej, tyle że gońce nasze już strzelają. Hetman zagrał tu. Dobra, skoczek D2. Chodzi o. Od... Skoczek C3 można w sumie było. Chodzi o to, żeby strzelać przeciwnika. Drugi skoczek wychodzi i szybka ruszada. Goniec na 6. Ehm, no, muszę przyznać, że gość chyba wie, co robi. Szacha dajmy. C6 może być zagrane i uciekniemy, tak? Może być zagrane i uciekniemy. No i roszada, dobra. Mamy dwa pionki mniej. Trzeba będzie udowodnić, że jesteśmy lepsi. Co nie będzie takie proste, bo yy, przeciwnik widzę, że całkiem solidnie do tego tutaj podszedł. Wieża E1. Wydaje mi się, że trzeba ustawić jeszcze wieżę na tej linii. Długa roszada, proszę bardzo. Mi tu się już narzucają jakieś takie fajne poświęcenia. A może taki ruch w ogóle zagrać? Słuchajcie, chodzi o to Moment, chwila. Mamy dużo czasu przecież. Taki ruch mi się narzuca. Chodzi o to, żeby on tak zagrał. E, I tu osłabimy sobie tego króla. Może on odejdzie tak, wieża B1. Jeszcze jest skoczek D4, który jest mega ciekawy, bo będzie opcja bicia tu, tu, tu i tu. Skoczek C5 jest niestety dla nas. No dobra, skoczek D4. Myślę, wydaje, że lepiej. Prowadźmy figurę, która będzie strzelała w obóz przeciwnika. Zobaczcie, co on zrobił. Zagrał G6 w ogóle bez pomyślenia. No i teraz tutaj chyba trzeba walnąć. Tutaj będziemy mieli figurę mniej, ale to musi się zgadzać. To nawet nie trzeba daleko liczyć, słuchajcie, bo to się musi zgadzać. Mamy dwa pionki mniej, tu je odzyskujemy i zawsze w razie czego mamy tę uwierzę. A król dalej jest odsłonięty. Tu myślę, że wieża nam nie ucieknie. Tu jest strzałka. Tu trzeba zagrać Hetmanem. Bo zawsze mam szacha. Czy skoczek zagra tu. A nie, zaraz. Skoczek jak zagra tutaj. To mogę zagrać też tu spokojnie. No i skoczek A5 i matujemy przeciwnika. Słuchajcie, skoczek A5 zwolniło się miejsce Hetmanowi. Oj, em, wyszło bardzo znowu dobrze. Tu chyba po tym ruchu praktycznie nie ma. Hmm, czekajcie, szukam mata, co nie? Tak, to on jeszcze zagra mi tutaj, ale mogę, tak, on tu, tam mogę odbić. Znaczy, tak, wygrać to już jest wygrana. Moment, daję znowu szacha, przecież ja mogę wybić tu. Wybijam tu, on zbija tu. Wieża, a on zagra tak. Dobra, inaczej. Zbijemy tutaj, odciągniemy skoczka i wprowadzę po prostu wieżę. No właśnie, to chyba bicie było najprostsze. I wieża AB1, druga wieża wchodzi. Um, teraz chyba jest bicie na A7 z matem. Tu wchodzi król i wieża C1, goniec na C4 i jest opcja matowa. Król w podczasku. Szukamy sobie kolejnej partii. Lecimy. Posunięcie znowu. E4. Obrona francuska. Ok, no to standardowo. Ruch D4. O, jednak nie obrona francuska. C5. Słuchajcie, jak coś takiego widzimy, to przepychamy pionka w centrum, żeby mieć więcej przestrzeni. Sprawa jest, myślę, że prościutka. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii. Wybić nie. Wzmacniamy to centrum. Nawet jak przeciwnik przepcha pionka. Mamy po prostu więcej przestrzeni na grę. To są właśnie takie schematy troszeczkę podobne do obrony królewsko-indyjskiej. Te indyjskie schematy, powiedzmy. No, proponuję się z nimi zeznajomić bo one są bardzo ciekawe. No dobra, teraz się zastanówmy. One są. Chciałem jeszcze skończyć myśl. Są ciekawe, a przede wszystkim bardzo pouczające. Stąd też kurs obrony królewsko-indyjskiej, moi drodzy, który stworzyłem również Najdorf, a tak już przy okazji o kursach, i Gambit Hetmański póki co z tych większych debiutowych kursów, ale teraz tak, em, goniec na E7, skoczek F3. Em, tak, to standardowo, tutaj nie ma co kombinować jakieś tam F4, czy coś, trzeba normalnie rozwinąć figury, i goniec D3. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja zbijam, wzmacniam bardziej tutaj pionkę E4. Przepchał. I teraz... Ruch, który mi się bardzo podoba i bardzo polecam, H3. Chodzi o to, żeby ograniczyć gońca białopolowego. Nie chodzi mi o to, żeby zagrać tak, ale też w przyszłości ruch jak najbardziej możliwy. Wydaje mi się, że goniec na E3 będzie też w porządku. Skoczek tu nie wejdzie, ale już zauważyłem, zobaczcie, że na tym poziomie zawodnik sobie całkiem nieźle tu poczyna. Wejście z koczkiem B4. W ogóle się nie przejmujemy takimi rzeczami. Słuchajcie, wracam gońcem. I A3 będzie też ruchem stępem, który pozwoli mi zagrać B4, więc skoczek B4 był kompletnie, kompletnie bezsensowny. Więc sobie wracam gońcem. Zobaczcie. Wprawdzie nie mam zrobionej jeszcze rozzady. Nie muszę się z nią spieszyć w pozycji zamkniętej, atakowa istnieje na szachownicy. Więc bez problemu. Stoi tu wszystko bardzo, dobre, do, bardzo dobrze. No ruch A5. Ja tego skoczka sobie po prostu odgonię. Nie jest on mi tu potrzebny. Wróci sobie z powrotem. Ale nie na C6. Zobaczcie, podstawka, tak? Eee, prosta podstawka. No i myślę, że w tym układzie już kończąc rozwój w ten sposób mamy grę bardzo łatwo. No figura więcej znowu. Dzisiaj odcinek, słuchajcie, jest szachowo niezwykle prosty. Zawodnicy bardzo dużo podstawiali. No, i cóż, taktyka, po prostu taktyka. Jak na przykład w takiej pozycji e, grać? No, ja myślę, że znowu e, poustawiać sobie figury jeszcze jak najbardziej optymalnie czyli Herman D2 bierze AD1, można skoczka sobie przerzucić na G5, jeżeli będzie goniec E6, takie rzeczy. Również istnieją. Czasami jest taki ruch fajny skoczek na H2 i na G4 z próbą wymiany. Ła, gość się rzucił. W ogóle tu nie ma się co zastanawiać, trzeba to bić. No i tutaj myślę, że król H2 z obroną. No dwie figury więcej. Jakiś tam taki wjazd to też się nie boimy. Po prostu zbijamy. I tutaj zawsze wierzą, król sobie tędy wróci fajnie. Okej, okay, tutaj mamy chyba strzałkę na E5 z taktyką prostą. Goniec celuje w skoczka. Zbić nie można, znaczy można, ale strata Hetmana. No właśnie, no i o tym mówię. Taktyka, taktyka, jeszcze raz taktyka. Moi drodzy, no cóż, mogę powiedzieć: Sami widzieliście, co się dzisiaj działo. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę w tym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.